dniu dzisiejszym, w sobotę kończącą pierwszy tydzień Adwentu, słyszymy w Kościele Ewangelię, w której Pan Jezus powołuje 12. Jest to zupełnie inny sposób powołania niż ten, który był związany z gromadzeniem uczniów. Ta inicjatywa skierowana do uczniów jest inicjatywą samego Jezusa. To On wybiera, to On powołuje, to On wzywa. I wzywa nieprzypadkową grupę 12. To ci, którzy w nawiązaniu do Starego Testamentu mają reprezentować 12 pokoleń Izraela. Ponieważ Jezus mówi o tym, że ludzie potrzebują pasterzy. Nie mogą zostać jako owczarnia bez pasterza. Wiemy, co się dzieje, jeżeli nie ma przywódcy, nie ma kogoś, kto poprowadzi drogą pewną, kto podzieli się swoją miłością, kto doda otuchy, ale wskaże także właściwe rozwiązania. I mimo, że w Ewangelii słyszymy o posłaniu 12, to jednak warto się zastanowić nad tym szerszym kontekstem. To znaczy, ja też jestem tym, którego Jezus wybrał. Wezwał mnie przez chrzest do wspólnoty Kościoła i też posyła. Bo są tacy, którzy doświadczają tego, że błądzą. Gdyby chrześcijaństwo i nauka Jezusa były tylko jedną z różnych ideologii czy nurtów religijnych, filozoficznych, jakichś systemów moralnych, to moglibyśmy powiedzieć, że to wszystko nie miałoby sensu. Bóg jednak jest kimś więcej. Jest kimś, kto zaprasza nas na drogę zbawienia. Te wszystkie inne drogi, którymi ludzie dzisiaj w świecie krążą, po których chodzą, niekoniecznie prowadzą ich do zbawienia. I dlatego ta wielka troska Jezusa o to, aby miał swoich uczniów, takich, którzy pokażą drogę prawdziwą, drogę sprawdzoną. Do nas wszystkich, nie tylko do biskupów, do kapłanów, diakonów, ale do każdego człowieka, który jest wierzący, Jezus dzisiaj kieruje to zaproszenie, abyśmy swoim słowem, ale przede wszystkim świadectwem życia, szli i pokazywali, która droga jest prawdziwa. Czy jesteś gotów na to, aby być tym apostołem, czyli posłanym, tym, który przyprowadzi te zabłąkane owce do jego owczarni? Być może warto dzisiaj postawić sobie to pytanie w kontekście kończącego się pierwszego tygodnia Adwentu. Jak realizuję moje powołanie, moje postanowienia adwentowe? Być może one są nieprecyzyjne, być może one są mało konkretne. Jeśli tak jest, jeśli nawet są konkretne, a nie udało mi się ich zrealizować, warto pomyśleć nad tym, czy jestem w tym nurcie Ewangelii Chrystusowej. Czy jestem tym światłem, na które liczy Jezus, że dam wszystkim, którzy mnie spotykają każdego dnia.